tłumaczyć, że PiS do tej pory nie rządził w Mławie. Jest 21 radnych, 21 osób i związanych z PiS-em są 3 osoby. Tak? Wszelkie inne decyzje podejmuje burmistrz ze swoją koalicją. Proszę Państwa, 25 stycznia miejscowy PiS, mławski PiS zorganizował spotkanie przy pomocy właśnie posła Wąsika, ministra Wąsika w Ministerstwie Infrastruktury. W tym spotkaniu brali udział radni, także ja tam byłem, Marek Kiełbiski, jestem przewodniczącym PiS-u w Mławie. Również pani wiceburmistrz. Oczywiście tutaj bardzo dużą rolę wniosła radna Halina Przyłkowska. I na tym spotkaniu żeśmy uzgodnili, że jest szansa, żeby w tym miejscu był wybudowany tunel. Minister Bittel całkowicie poparł ten pomysł i powiedział, że jeżeli współpraca z miastem będzie dobrze się układała, to taki tunel może być już 2 lata. Proszę Państwa, nic się nie działo po tym 25 stycznia, dlatego zorganizowaliśmy 10 marca tu spotkanie z ministrem Wąsikiem. To było, może poświadczyć, była gorąca dyskusja. Na tej dyskusji również pojawił się rządzący w naszym mieście burmistrz Sławomir Kowalewski. I tam publicznie powiedział, że owszem, włącza się w ten program, jest zainteresowany budową tunelu i że przeznaczy na to środki. To było 10 marca. W gazecie było, że nie włącza się w żadną budowę. Przeczytał pan. Proszę panią, to są nagrania, my mamy nagranie. Powiedział, że się włącza. A ostatnia gazeta, proszę mi pozwolić tylko wyjaśnić, jak to się układało w tym roku. To było 10 marca. Powiedział, że się włączy. No, kiwał lekko głową. Później... Można było się... Ale proszę mi pozwolić, że się dokończy. Później na sesji bardzo proszę o wszystkie uwagi. Ja będę mówił bardzo krótko. Później na sesji miasta radni zagłosowali, że przeznaczyli pieniądze, że powstanie koncepcja budowy tunelu właśnie w tym miejscu w 3 wariantach. Przeznaczyli na to 60 tysięcy. Tam 60 tysięcy chyba, bo tak było w przetargu, to tam była kwota niepełna. No i te 60 tysięcy zostało przeznaczone, została wyłoniona firma z Gdańska i taką koncepcję budowy tunelu przygotowała w 3 wariantach. Ta koncepcja została zaprezentowana radnym około 28 maja na sesji Rady Miasta. Miały się też odbyć konsultacje społeczne. Burmistrz tak obiecywał, że Państwo będziecie zapoznani z tymi projektami, sami wybierzecie, który projekt najbardziej Wam się podoba. Proszę Państwa, otóż okazało się, że później ten projekt został porzucony i niezrealizowany przez burmistrza. Otóż mam tutaj dokument, w którym PKP PLK pan dyrektor PKP PLK oznajmia, że miasto Mława nie złożyło wniosku w terminie. Termin był do 31 maja. Natomiast Mława nie złożyła takiego wniosku, żeby brać udział w projekcie, który dotyczy budowy nowych rozwiązań komunikacyjnych na skrzyżowaniach dróg z przejazdami kolejowymi. Jest taki program unijny i Mława mogła w nim brać udział. Byłyby tam na to środki unijne. Niestety burmistrz nie wykorzystał tej szansy. Do 31 maja trzeba było złożyć projekt. Mamy tu do czynienia naprawdę ze skrajnym zaniechaniem. No ja już nie mogę sobie wyobrazić, dlaczego miasto nie złożyło wniosku. Przecież... Mogę zrobić zdjęcie? Ja to rozdam Państwu, także żeby udowodnić, że to jest realny dokument, który uzyskałem tutaj w wyniku nawiązanej korespondencji z PKP PLK. Jest tu wyraźnie napisane, że projekt trzeba było złożyć do 31 maja. I teraz tak, proszę Państwa, na przygotowanie tej dokumentacji budowy tunelu, tej koncepcji, miasto wydało 60 tysięcy. Dlaczego miasto... Burmistrz nie złożył wniosku, żeby aplikować do programu unijnego. Są pieniądze unijne.
Proszę Państwa, są pieniądze unijne, nie złożył tego wniosku. Nikt nie odpowiada. No jest to niezrozumiałe. Jeden, że doprowadził do takiej sytuacji, że pozostawił nas w takiej sytuacji. No tak, ale on teraz proszę Państwa, tego naprawdę proszę, nie zmarnował pieniądze. Proszę Państwa, raz, że się zmarnują te pieniądze na dokumentację techniczną. Poszło 60 tysięcy na przygotowanie planów budowy tunelu w trzech wariantach. Rada Miasta już zleciła tą firmie, miasto zapłaciło tej firmie, czyli 60 tysięcy zmarnowanych. Ponadto, no, jak można wytłumaczyć to niedbalstwo, brak złożenia w terminie pisma. Proszę Państwa, tu jest jednak napisane na końcu, że PKP PLK jeszcze jest skłonny rozmawiać z miastem, ale prosi o harmonogram prac, o szczegółowe analizy. Nie powinien teraz tutaj być i się wytłumaczyć. Proszę Państwa. Uprawnień, proszę Państwa. Proszę Państwa. Teraz jest czas wyborów. Państwo macie szansę coś zmienić. Jeżeli teraz obecna władza, burmistrz, nie był w stanie wywiązać się z tego, żeby złożyć w terminie pismo, no to nie wiem, jak należy to tłumaczyć. Według mnie jest to przykład skrajnego niedbalstwa, zaniedbania. Ewentualnie, no ale w to nie mogę uwierzyć. Świadome działanie. No po prostu nie będziemy na niego głosować, proste. Nie, no ale ja Państwu roznam ten dokument. No od nas to na pewno jednego głosu nie. Na pewno od nas. Ja Państwu roznam ten dokument. A więcej to, co tu możemy zrobić? Pismo burmistrza z 18 czerwca, czyli 18 dni po terminie, kiedy dopiero pisze do PKP PLK i zwraca się o to, czy jest możliwe jeszcze wzięcie udziału w tym programie unijnym. 18 dni po terminie. To jest to pismo. I tutaj jest wspomniane o tych wariantach. Wcześniej, a my chodzimy. Wcześniej przecież obiecano, że to nie było, bo tak nie było. Tutaj jest pismo z PKP PLK, jeszcze raz powtarzam, że niestety, odpowiedź dla burmistrza, niestety termin minął, a jak Państwo znacie prawo administracyjne, jak termin minie, to niestety. No to tak, mam wniosek o to, że co nie termin, to niech Pan nam teraz powie, co dalej. Co dalej? Jest napisane, co jednego nie że na tym, teraz zrobić pismo, że na tym etapie jest niemożliwe, żeby to zrealizować. Ja myślę, że to się opóźniło co najmniej, jeżeli byśmy teraz przystąpili do pracy, co najmniej o kolejny rok. Czyli za 3 lata, jakby wszystko dobrze poszło, to być może tunel powstanie. Nie wiadomo, czy doczekamy tych 3 lat, bo to już 3 były, teraz następne 3 takie, bardzo dużo. Proszę Państwa, chciałbym tu wspomnieć o ministrze Wąsiku, to dzięki jego interwencji. Naprawdę pan poseł, obecnie minister, zaangażował się, ale jak ze mną rozmawiał też telefonicznie, no nie jest w stanie zmusić burmistrza, żeby ten złożył wniosek w imieniu Mławy o te pieniądze z Unii. No nie, nikt nie jest w stanie zmusić. On od razu napisał w gazecie, że on nie ma pieniędzy i nie będzie. Proszę Państwa. Rada Miasta, czy to jest prawda, że Rada Miasta na głosowaniu nie zgodziła się na projekt? Pana radnego pytam. Proszę. Rada Miasta zgodziła się na projekt. Zgodziła się? Nie, Rada Miasta zgodziła się przeznaczyła na... Przeznaczyła 75 tysięcy, tak? Ale czy zgodziła się na budowę? Nie było takiego głosowania. Rada Miasta nie ma takiej uprawy. Rada Miasta zgodziła się, ale burmistrz żeby... tak tłumaczy, że Rada Miasta o, też się nie zgadza. To się mija sprawa. Rada Miasta może jedynie się zgodzić na opracowanie dokumentacji technicznej. A decyzją burmistrza jest, żeby tutaj zbudować tunel. No bez, to on kieruje miastem, tak, to się nie da. Rada może go tylko kontrolować. Więc proszę Państwa, tutaj ja to rozdam. Proszę.